Witam. W tym cyklu filmików chciałbym się podzielić moją próbą amatorskiej uprawy wolemi szlachetnej. Z tego co mi wiadomo, na YouTubie nie ma zbytnio filmików na ten temat, dlatego postaram się zapełnić tą lukę. Nasiona są dość trudno dostępne w Polsce, czy wręcz nawet Chyba nawet niemożliwe, bo przynajmniej mi nie udało się kupić ich w Polsce. Są to nasiona zamówione z Holandii około dwóch miesięcy temu. Przyszły miesiąc temu. Przez miesiąc leżały normalnie w domu. Od, od 28 października, tak jak jest tutaj pokazane. Staram się je stratyfikować do około 10 listopada, ponieważ mniej więcej taki okres, według opisów uprawy, powinny przejść nasiona tejże Wolemi. No i zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. Nasiona są dość drogie, ale według mnie, warte wydania tych pieniędzy. Zobaczymy jeszcze jaka będzie ich jakość podczas wykiełkowania i tak dalej, i tak dalej. Yy, dlatego, no zaraz Wam pokażę jak zamierzam je stratyfikować. Muszą być stratyfikowane w temperaturze około 6 stopni przez dwa tygodnie. Tylko do tego celu użyję lodówki. Akurat lodówka, którą posiadam ma możliwość Zmiany temperatury wewnątrz, ale wydaje mi się, że i zwykła lodówka także dałaby radę. Chodzi głównie o to, żeby nie było też za zimno tutaj, żeby nie było poniżej zera, ale 6 stopni jest spokojnie możliwe do osiągnięcia na, na drzwiach tej lodówki, dlatego umieszczam nasionka. Na najwyższej półce tutaj może nawet będzie więcej niż 6 stopni. Ale. Powinno być dobrze. I przez około 2 tygodnie, no powiedzmy do, do 10 listopada będą tutaj przebywać. Następne filmiki pokażą krok po kroku, co dalej należy robić. Póki co pozdrawiam.